Dobra, ma ulta. No dawaj, wariacik. Przyciągaj, przyciągaj! Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku już nie będziemy rzucali talerzami, tylko tak jak w ostatnim odcinku wam obiecałem, wymaksujemy sobie bi. Jesteśmy już na moim koncie, sprawdźmy co mamy dzisiaj w sklepie. A w sklepie mamy za 1056 golda 528 punktów. Wow! A ile kosztuje 1000 golda? 140 gemów, więc mi się wydaje, że chyba jest lepiej otworzyć mega skrzyneczkę. Otwórzmy mega skrzynkę, może coś nam spadnie ciekawego. Punkty mocy do bi oraz bonusiki. No, nic ciekawego. Otwórzmy sobie jeszcze jedną mega skrzynkę. Ładnie łapek zostawiliście pod ostatnim odcinkiem, więc pootwierajmy sobie te mega boksiki. 204, oj, tutaj srogo. Tutaj srogo posypało i zobaczmy, na jaki poziom możemy już się podnieść. Jeszcze nie możemy je podnieść na poziom wyżej. W sklepie dalej mamy tą ofertę, ale ona już nam się kompletnie nie opłaca kupić. Dobra, zobaczymy, czy oferta zniknie, jak wymaksujemy sobie bi. I uwaga, 128, czy będzie full? Czy będzie full? Nie, 10 brakuje. Halo, 10 punktów mocy tylko, to już nie będziemy kupowali megaboksa. Otwórzmy sobie zwykłą skrzyneczkę. Ile? Plus 6? Aj. Plus 2 może tu będzie, plus 4? Tak jest, mamy kolejne możliwość ulepszenia postaci wyżej. Dobra, wskakujemy, ulepszamy bi na poziom 9. Pięknie, jaki jest jej star power? Natychmiastowe, jednorazowe doładowanie wielkiego żądła, jeśli doładowany strzał chybi celu. O, to jest naprawdę ciekawy star power, ponieważ raz uderzymy w przeciwnika, kolejny strzał jak nie trafimy, to dalej nasza pszczółka będzie się świeciła, tą co mamy tutaj na ręku, i mamy jeszcze jedną szansę strzelić przeciwnika. Kozacki star power. Dosłownie za kilka dni jest już dostępny max, czyli za 17 godzin jest dostępny max, czyli prawdopodobnie ten odcinek wleci po odcinku, jak odblokowałem maxa. Tak to będzie wyglądało, ale moi kochani, mam nadzieję, że się nie gniewacie. Bardzo dużo się teraz dzieje w Brawl Starcie. Ostatnimi czasy, co tu się dzieje? Zbiory klejnotów, igrzyska mocy oraz starcie solo. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Taką fajną mapkę, więc zagrajmy sobie od razu naszą bi. Nie chcę tracić gemów, ponieważ chcę zostawić sobie gemy jeszcze na maksa, ponieważ będę miał z pewnością problem, jak nie będzie do kupienia w sklepie, aby go odblokować, więc zostawię sobie te gemy na przyszły czas. Mam nadzieję, moi drodzy, że się nie obrazicie. Zagrajmy sobie teraz meczyk w naszą bi. Okej, moi drodzy, lecimy z meczykiem. Wow, 2, 4, 6 skrzynek na środku, tylko że będzie mały problem, ponieważ tu mam Piperkę. Dobra, tą Piperkę oplujemy. 1120 bije z podstawowego ataku na poziomie 9. Okej, warto wiedzieć. Tu jest jakaś Ems, na którą bym się... A, ja nie jestem w krzaku schowany! Bym się przyczaił, wiecie. Ale dobra, spokojnie. Rozwalmy sobie pierwszą skrzynkę. Rozwalona. A, ona myśli, że mnie sfokusuje tutaj. To się grubo mylisz, byku. Trafiłem! Ale dostała. Czy tu będzie Ems? Jest! Dostała? Powolenie, bomba! Nie trafiłem. Było blisko, było blisko. 3 power cubesy, nieźle. Rozwalę sobie tą skrzynkę, bo ona nie podejdzie tu chyba nawet. Jednak podeszła! Kurde, ale by mnie posprzątała, ale by mnie posprzątała. Wyczuła moment. Piper! Nie, 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 muszę uciekać. Tutaj jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że ta Ems dostanie. A ta Piperka jakaś jest chyba słaba, coś mi się wydaje, wiecie? Bo ona tak niecelnie strzela. Dobra, ta Ems jest tam i tu będzie Piper pewnie. Nie dost... Jaki unik kozacki. Teraz ją zbejtuję. Dobra, wracaj. I dostawaj. Dostała. Jeszcze raz. Leży. Cudownie, dobra. Teraz te cuby... Co, co się dzieje? Halo! Jean! Jean! Halo! Uciekaj! Wow! Czy wy to widzieliście? Co tu się wydarzyło? 1028 HP. Ja dziękuję. Wow. Nie przyciągajcie Jeanem B. Bo żądli. Bo żądli. Au. Przyjacielu. Ty masz żądełko włączone już, nie? Ja muszę schować się gdzieś tutaj. Oj, będzie problem. Tu będzie teraz zarąbisty problem. Bo z jednej strony mam B, a z drugiej mam Piper. I nie wiem, czy my z tej opresji wyjdziemy jakoś. Straciła pszczółkę. Znowu ma pszczółkę. Nie, tu jest Piper! Co? O,
chowaj się, Farel, chowaj! Nie, zginąłem! Nie było możliwości wyjścia z tej opresji, szkoda. Porobił nas Dani. Lecimy dalej. Plus 6, au. Dużo skrzynek na środku. Jaka tu jest postać dominująca na tą mapę? Myślę, że Ems. Mamy Penny, która poszła na środek. Dobra, Penny będzie rozwalała za, przy pomocy swojego ataku, sorki, skrzynki, bo ona, wiecie, ma mocniejszy atak. Nie wiem, czy dostała. Dostała. Ona szybko rozwala te skrzynki. Nita, leżysz. Kroję to i uciekam. Łojeju, łojeju. Było groźnie. Było groźnie, mówię wam. Tutaj będą same postacie na daleko. 3600 bije, okej, okay, z ulcika, takiego mini ulcika, nazwijmy to mini ulcik, z rządełka, o, z rządełka. 1456 mam ze sobą, znaczy atakuję z podstawowego, z rządełka ponad 3000. Mamy ile cubesów? 4, czy jakoś tu trafię? Nie, tu jest Penny. Dostaję. Leży. Nie trafiłem. Wyczuła pismo nosem, normalnie wyczuła, light tank wyczuł pismo nosem. Nie trafia, tu ktoś jest? Nie ma. 8-bit. 8-bit też spoko postać na tą mapę. Dobra, schowajmy się może tutaj, co ty, Jin? Ej, Jinek, Jinek, Jinek. Gdzie ty jesteś, byku? Co 8-bicik, wariacik, myśli, że... Dobra, pszczółka, ugryź go! Ugryzła, zatruła go, czy nie? Zatruła, ale żyje. Jin, still alive. Okej. Okay. To jest Penny. Bomba, żądło. Leżysz. Leżysz i nie wierzysz, mordeczko. Jin, hop! A! A! 8 kubów leczy! Jin, bomba! Jak go to tak fajnie porobi? Dobra, zabawmy się z nim. Zabawmy się z nim. Pszczółki! A, nie doleciały pszczółki. Hop. 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 Dobra, ma ulta. No dawaj, wariacik. Przyciągaj, przyciągaj! Nie miałeś szans tego wygrać, wariacie. Ale GG, lubię dać czasami komuś szansę, może by mnie zaskoczył. Plus 10 trafia na moje konto, au, lecimy dalej, zostawcie łapkę. Powiem wam, że bardzo fajna jest ta mapa, bo jest z kim porywalizować. Tutaj nie ma żadnych kamperów, znaczy mógłby tutaj być na tą mapę dobry Daryl Bull. O, Tara, właśnie, powiedziałem, że nie ma kamperów, a tutaj macie pierwszy przykład kampienia. Dobra, ryzykujemy. I co, gościu? I co, gościu? Wiedziałem. Wiedziałem, że zdążę naładować sobie ulta i że mój drugi strzał będzie mocniejszy. Dobra, co z tą Piperką? Ja to zabijam. Dziękuję. Bull! Znaczy bull, bu! Spoko! Spoko! Leży. Ems, Ems! Co ja tutaj robię? Widzicie tą czystkę, co ja odwalam na tej mapie? Morty. Ricky i Morty. Aj, uciekł. Dobra. Tutaj mamy Piper na pierwszym. Ona wie, że teraz moje żądło ją może mocno powąchać na blisko. Ja mam czas. Przecież ja ją trafię. O co jej chodzi? Aj, nie trafił! Dobra! Ej, przeceniłem swoje możliwości. Tu jest Morty. Więc ja się Mortiego boję jak coś. Dobra, z autoataku będę grał, bo to jest blisko. To powinienem jej wcisnąć bombeczkę. Sprawdźmy te krzaki. Nie wiem, czy tu jest Morty, czy go nie ma. On tu czeka, się, czai się na nas, dobra. Oła! Oła, kumpelko! Co ty robisz? Co?! Halo! Halo! Co tu się wyprawia?! Dawaj, chodź tu! Bomba! Bomba! Leżysz! Ja dziękuję, ja cały czas na krawędzi stąpam po cienkim lodzie. 5 kubów. Gramy dalej, moi drodzy. Tu jest Pamka, nie? Tak, stoi tu. Nie ma już jej. Ricky Morty, Ricky Morty. Leży, dobra, GG, au. Kurczę, powiem wam, bardzo fajnie mi się grabi.
Łapeczka za te krytyczne sytuacje, za sytuację musi być obowiązkowo zestawiona. Pierwszy cube zebrany. Lecimy dalej. Ja się boję najbardziej tutaj mortisów, jakichś kamperów typu tara w krzakach, bo tak naprawdę to ja jakoś mega... Gdzie on poszedł? Mocny to nie jestem na blisko. A, pszczółka Maja. Czy jak ją trafię tędy? Przejdzie ten pocisk? Nie. Bi. Raz. Bi. Dwa. Bi. Cool. Woo! Nie trafiłem Dynamajka! Jeju, myślałem, że to wejdzie w niego. Poko. I co, Leszczyku? I co, Leszczyku? Aj! Przekozacki, kiedy rzucacie ultat, naprawdę jest wtedy 100 razy łatwiej na przykład przed Mortisem uciec! Wyjaśnij go! Pamka, wyjaśnij go! Hama! Moje kuby! Moje kuby. Hyc! Ciach! Hyc! Ciach! Gdzie ona uciekła? Gdzie ona ucikła? Bomba! Bomba! I pszczółki! Jazda! Piękny jest ten ultimate attack. Fajnie, że on tak zakręca, on potrafi wlecieć w ciasne miejsca. I wtedy postać ma mega problem. Teraz bym miał jeszcze jedną szansę, żeby trafić. Dobra, dostała. Dobra. Nie! Czemu ja tego nie zmieściłem? Ściana była za gruba po prostu. Boję się, że ktoś tutaj jest, wiecie? Nie, ktoś jest. Dynamite. Michael, Michael, Michael. Kręcisz się, Michael? Pamka. Tam, 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 tam. Drugie miejsce i tak jest spoko. Kiedy go spowolniłem, mogłem go od razu dojeżdżać, ale tutaj liczy się zabawa. Zostawcie łapeczkę. To było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli odblokuję Star Power Dobi, od razu nagrywam od buta odcinek, a wy oczekujcie odcinka z Maxem, bo z pewnością też będę go maksował. Przepraszam, ją. Ja już się dzisiaj z wami żegnam, moi drodzy zadymiarze. Trzymajcie się. Cześć!